Cześć, pozwólcie, że dzisiaj opowiem Wam o tym oto motocyklu, który wyjątkowo długo stoi na moim warsztacie. Troszkę z winy użytkownika, czy jego właściciela, bo powiedział mi, że mogę sobie dłubać ile chcę, nie śpieszyć się i troszkę za mocno sobie wziąłem to do serca, ale to nie jest tak, że on stał i o nim zapomniałem. Problemem był licznik, który już Wam pokazywałem. Rzuciłem shorta, pokazywałem, że zamontowałem tutaj taki fajny licznik z nawigacją, z jakimiś tam pierdołami, czy z połączeniem z telefonem w celu nawigacji, transmisji bezprzewodowej. I licznik pochodził z Bartona Stratosa. Na szorcie, jak pytaliście, z czego to jest licznik, nie mówiłem, właśnie ze względu na te problemy z podłączeniem. Nie wiem do końca, o co chodziło, czy miałem uszkodzoną jednostkę, czy co, ale 1000 zł taki licznik kosztuje, i czy nawet więcej. I byłby fajny, gdyby można było go podłączyć, ale mam wrażenie, że nie zgrywa się z modułem, który tutaj siedzi, czyli Delphi'em MT-05. W Bartonie Stratosie jest kopia tego Delphi'a, tylko to się nazywa tam Motion coś tam, albo Fi, nie pamiętam już, ale jest na pewno inny wtrysk, chociaż teoretycznie podłączenie jest takie samo. Niemniej jednak w jakiś sposób domyślam się, że licznik jest inaczej wysterowany, jakoś sparowany z tamtym komputerem i przez to nie mogłem podłączyć prędkościomierza, co dziwne, chociaż próbowałem bezpośrednio sensor brać z komputera, ale się nie udało. Na pewno nie mogę podłączyć obrotomierza, prędkościomierza i tej kontrolki. W związku z tym cały czas komputer sypał błędami, że jest jakiś błąd w komputerze, w ECU. No i nie dało się tego przeskoczyć. Tutaj akcesoryjny licznik jest prostszy, jest uniwersalny, dedykowany do różnych motocykli, od 1 do 4 garów można tu zaprogramować i dzięki temu wydaje mi się, że właśnie to działa. Prędkościomierz skonfigurowałem tak, że pokazuje tyle, ile nawigacja, ile GPS pokaże, więc też jest bardzo fajny motyw, że dokładnie tyle wyświetla, ile wyświetlać powinien. Mogę sobie zmienić tutaj tą skórkę, mam komputer pokładowy w nim, no i takie tam pierdolety. W ogóle fajne tłumaczenie, high spend, tego nie zauważyłem wcześniej, no ale jest coś takiego. No. Dalej, motocykl ten, w ogóle to jest ostatnia seria RCR-a, która się pojawiła w tej budzie z tym silnikiem, bo w tej budzie to za dużo powiedziane, z tym silnikiem, czyli z R-ką, R2-ką. A nie bez powodu stoi tutaj, co prawda coś dość przypadkowo, ale natchnęło mnie to do nagrania właśnie teraz, V2, która jest od tyłu taka sama. Siedzenie, zbiornik, lagi, półki górna, dolna, kiera, wszystko tutaj by się zgadzało. Wszystko można byłoby przeszczepić jeden do jednego do tego sprzętu, ale rama jest oczywiście już zupełnie inna, no, ze względu na to, że jest inny silnik, są inne sety, jest inny wydech. Inaczej mocowany wahacz, akumulator jest tutaj za silnikiem, nie tak jak tutaj obok, pod prawą osłoną, też w sumie za silnikiem, tak, ale umieszczone tak wzdłuż, a nie w poprzek. Też taka ciekawostka, którą teraz zauważyłem i którą też poprawiałem w tym sprzęcie, wydech, który został owinięty bandażem termicznym, został przytarty, ponieważ jest to najniższy element tego sprzętu. No, wydech jak przytrzemy, nie ma jakiejś dużej straty. No, nie uszkodzimy go na tyle, żeby nie kontynuować dalej jazdy. Natomiast sety kierowcy, tu jest taki siermiężny kawał amelinium, od środka jest schowana pompa, przykręcona właśnie do tego kawałka, ale on jest dość wysoko. Przytrzeć tutaj setami nie jest łatwo. Sety są wysoko, hamulec jest wysoko, ciężko jest uszkodzić ten element. Natomiast w nowym RCR-ze wydech jest puszczony bokiem. Nie jest najniższym elementem tego sprzętu, natomiast jak widzicie set pasażera jest, kierowcy, przepraszam, jest najniżej umieszczonym elementem. Łatwo go przytrzeć w każdym zakręcie, a tutaj ten cycek wystający to jest, jakby nie było, dźwignia hamulca. I pokazywałem już chyba, że tutaj udało się właścicielowi jednemu przytrzeć, uderzyć i to pękło całe to mocowanie pompy hamulca. Także newralgiczny punkt to troszkę schrzanili. No cóż, ale silnik jest kozak, chłodzenie cieszą kozak, 13,6 konia, jeździ całkiem przyzwoicie, a ten w tym momencie jeździ bardzo podobnie. Czy bardziej, czy mniej dynamicznie, muszę się przejechać teraz tym, tak dla pewności, zobaczyć, czy już jest w porządku z nim i w ogóle właśnie jakie są różnice między jednym a drugim, bo ten
został zmapowany. Bardziej, żeby usunąć te wszystkie normy euro, wygładzić tą mapę, żeby płynniej, lepiej maszyna chodziła, mi spalała, ale też, żeby była troszkę mocniejsza. Czy jest mocniejsza? Za mało jeździłem oryginałem, żeby móc to jednoznacznie stwierdzić, ale no, powiem szczerze, ładnie ciągnie, ładnie przyspiesza, bardzo ładnie przyspiesza nawet, więc na pewno coś ta mapa dała. Prędkość maksymalna nie jest imponująca, ale też nie chciałem go połować. Muszę jeszcze zrobić zaworki, świece, dopompować koła, bo długo stało, więc nie wiem, jakie jest nawet ciśnienie, a na pewno coś może być nie halo, bo troszkę mi go bujało, albo jest krzywo koło ustawione z tyłu. I dlatego, bo tego nie sprawdzałem. No nie wiem, to się okaże. A, zobaczcie, różnica. Stary model, ostatni rzut tej serii, bo pierwsza seria 2016 rok, robiłem o nim dość długi materiał, znaczy o tej poliftowej, nie przedliftowej. Przedliftowa miała pewne problemy, chociażby wszystkie miały pokrzywione tarcze, czego przykładem są tarcze, które widzicie tutaj na ścianie wiszące. Część z nich jest od RCR-ów. Krzywe tarcze, psująca się z tyłu lampa, no i kilka jakichś takich innych pierdółek. Ostatnia seria RCR-a, ona była już na tyle poprawiona, że tu się mało co z tymi motocyklami działo, raczej jeździły od przeglądu do przeglądu i nawet mają regulację napięcia wstępnego, którą da się regulować. Fajnie, fajne bajery. Wątpię, żeby ktokolwiek z tego korzystał, ale jest to w seryjnie, a już w nowym modelu zaoszczędzili i nie ma. Z drugiej strony ten model kosztował 20 tysięcy złotych swojego czasu, w zeszłym roku jeszcze, a teraz kosztuje 18 albo 19, już nie pamiętam. Ale jest na pewno tańszy. Jest kilka też zmian. I to, nie wiem, nie pamiętam, czy stary model był na Delphi'u, teraz jest na wtrysku Motion, zupełnie innym, charakterystycznym dla właśnie marki Benda. Ale felgi 17 przód, 17 tył i na takich szprychach, jakie były w szynszyli. Ciekawa jest sytuacja, jak wyglądało dostarczanie nam tych pojazdów, ponieważ Benda nie chciała już robić pod nazwą Romet, znaczy nie chciała dawać do rebrandingu między innymi Rometowi swoich modeli. Warunkiem jakby wprowadzenia nowego RCR-a z nowym silnikiem, odświeżonej wersji, było wprowadzenie motocykli marki Benda do oferty Rometa, no i to też oni zrobili, tak, i dystrybuują to na nie tylko na Polskę, ale też na kilka innych krajów jako główny importer w Europie. Co ciekawe, Benda Szynszyla jest dostępna jako Keyway Cruiser, którego kupicie wszędzie, tylko nie w Polsce. Jest embargo, nie można go Keyway Polska nie może sprzedawać Cruisera w Polsce, bo jest to model niedostępny, na to wyłączność ma Romet pod nazwą Szynszyla, a tamten jest po prostu zrobiony w czarnych kolorach i tyle jest różnic w stosunku do niego. Natomiast na dzień dzisiejszy Szynszyla czy Romet RCR, zdecydowanie RCR, jest naprawdę wystarczająco dobry. Chociaż no, technicznie rzecz ujmując, to jest w biedniejszej wersji niż to. Zobaczcie, podwójna tarcza z przodu, bezsensowna, ale podwójna tarcza z przodu. CBS, tak jak tu, dwa razy trzytłoczkowe zaciski, jeden zacisk trzytłoczkowy. Ta tarcza jest troszkę większa, chyba, albo i nie, mogę mylić się. Ale jest jedna, nie? Regulowane zawieszenie, tutaj nie ma regulowanego zawieszenia. Tylko silnik tutaj jest zdecydowanie lepszy i zdecydowanie fajniejszy. Natomiast w tej wersji poprawionej, tak jak tutaj, no ta dynamika już jest podobna w tych dwóch sprzęciorach. Świeżo po jeździe próbnej, ale tym razem jest ta próbna. Po wykonaniu pełnego przeglądu, czyli mamy świeżutki olej, mamy wyrulowane zaworki. Tutaj świece nie wymagały zmiany, fajki zresztą też, NGK, wszystko pięknie, ładnie, oryginalne. Łańcuszek, kurze skupówki ramy takiej napierdoły, ale przede wszystkim wyregulowanie zaworów między cylindrami na równiutko, tak jak być powinno, bo były nieznaczne rozbieżności. No i myślę, że też sporo dało do pompowania kół, bo jechałem na próbę, coś mi tam tył uślizgiwał się, a to po prostu za mało powietrza miałem w kołach i było jedna atmosfera, tam było 1-3 atmosfery. Teraz jest dobita tak, jak być powinno według książki. No i powiem wam tak, przejechałem się fałeczką, przejechałem się tym i fałka mi się rozpędziła do 95, taka jeszcze nie dotarta. Ale ja pamiętam, że testówka chyba 110, muszę zobaczyć na filmie, który nagrywałem z pierwszym Rometem RCR-V. To wydaje mi się, że tamten ponad 100 się rozpędzał, ale 100 licznikową z przekłamaniem. Natomiast ten skubaniec, jak już napomknąłem, swoją drogą zobaczcie, w pełnym słońcu, jak widać, ładnie wyświetlacz, wszystko czytelnie,
O, nawet teraz będzie więcej słońca na niego świeciło. Wszystko ładnie widać, wszystkie parametry. Nieważne. I rozpędził mi się do 120 na godzinę. Nawet jeszcze kawałek chciał, pewnie lżejszy kierowca by pojechał trochę więcej. I no i nie, no przyspieszenie powiem wam, że jest, czuć różnicę. Czy dalej jest to opłacalna inwestycja, te 9 stówek, czy tam tysiaka, czy ile tam okoliczny majster weźmie, nie wiem. Ale generalnie myślę, że właściciel będzie zadowolony, bo realne 120 km na godzinę ta maszyna działa. Czyli te silniczki, wiecie, z Hondy Rebel, kopia Hondy Rebel, jednak ma potencjał i spory zapas w niej drzemie. Fajne te smaczki stylistyczne, tutaj czarne śrubki, tutaj czarna słona, tutaj właśnie te LEDy z czarną obwódką też, żeby to tak wszystko ładnie do siebie pasowało i zgrywało się. Wydech. One strasznie, jakby odchodziła farba, to zamalowane jest to na czarno, chromowany środek i tutaj bandaż termiczny. I wygląda to tak, jakby to miało, tak jak oryginał, bym powiedział. Fajny zestaw stylistyczny. Co ciekawe, tutaj one były dość ciche, te motocykle, ale te dwie śruby tu i dwie śruby w dolnym wydechu służą do tego, że wyjmujemy końcówkę, wyjmujemy cały DB Killer i tak też zostało tu zrobione. Został wywyższony ten wydech i dar się niemiłosiernie. Teraz drze się również, ale ja sobie go do tego oryginalnego takiego dotąd sięgającego króciutkiego dorobiłem jeszcze kawałek rury, dorobiłem małą zwężkę i teraz jeszcze jest wełną owinięte. W związku z powyższym brzmi bardzo poważnie. Chyba nie będzie jakoś specjalnie denerwował w trakcie jazdy. Zapraszam na tabletowo.pl. Tak, bo to właśnie stamtąd do mnie przyjechał ten sprzęt. Właścicielem jest właściciel portalu. A, ciekawostka. Motocykl ten ma 4,5 tysiąca kilometrów zrobionych. I co najważniejsze, te 4,5 tysiąca kilometrów zrobił praktycznie po drogach Malty. Jeśli nie mylę teraz kraju, ale chyba tak, nawet na Malcie. I na tej malutkiej Malcie chiński motocykl z polską nazwą Romet nie było problemu serwisować w jakikolwiek sposób. U nas pojedziesz do normalnego serwisu, znaczy normalnego, pojedziesz do serwisu, gdzie robią, wiecie, prawilne motocykle, Kawasaki, Yamaha, Honda. No to Chińczyka nie dotą, bo to przecież Chińczyk, tego nie ma, nie można tego zrobić. To jest technologia kosmiczna, chińska i nie wiadomo, co oni tam wsadzili, prawda? Silnik Hondy, ale nie ma, znaczy kopia silnika Hondy, ale nie da się u nas tego zrobić. A za granicą, dobra, motor to motor. Silnik znamy, wygląda podobnie, pewnie działa podobnie. Jest to przecież silnik normalny, motocyklowy, tak? Ma zawory, ma 4 osób. Co tutaj dużo może być problemem? Są na śrubkach, nie trzeba płytek do tego dopasowywać, nic. No, nieważne. W każdym razie za granicą i to nawet na zachodzie jesteśmy w stanie ogarnąć Chińczyka, co ciekawe. No, ciekawe jestem, co by do tego powiedzieli, bo to już zawory są już na płytkach. No, to już wyższa szkoła jest. Swoją drogą ładny ten RCR teraz, czarny z tymi felgami, naprawdę sztos.